Spierwiastkujmy to równanie obustronnie. Możemy to zrobić, ponieważ lewa i prawa strona jest nieujemna. Na pewno jest nieujemna. Tutaj jest nieujemna, dlatego że każde wyrażenie podniesione do kwadratu jest nieujemne, prawda? Gdybyśmy minus 1 podnieśli do kwadratu, to otrzymamy plus 1. Gdybyśmy 1 podnieśli do kwadratu. To otrzymamy znów 1. Gdybyśmy na przykład 0 podnieśli do kwadratu, to jest 0, czyli w każdym przypadku otrzymujemy liczbę nieujemną. Nieujemną. Dobra. Wracamy do równania. Tutaj opuszczamy wartość bezwzględną. Tak. I tutaj tak. Minus jedynkę dodaję obustronnie, dzielę obustronnie równanie przez 2. Tutaj minus 1 dodaje obustronnie i dzielę obustronnie równanie przez 2. To by było na tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas przy tym zadaniu. Mam nadzieję, że rozwiązaliście wszystkie 9 przykładów. Jeśli nie, to dokończcie może całe to zadanie, bo naprawdę warto. Pa Pa!